Cześć, tu Paweł i Dawid. Chcemy Wam opowiedzieć kilka słów o filmie, który zobaczycie 23 grudnia tego roku. Jest to czysto fanowski projekt zrodzony z naszej pasji i tak naprawdę dziecięcych marzeń. Dokładnie, dla nas jest to produkcja wyjątkowa, robiona bez budżetu. Księgowa Imperium! Księgowa Imperium, taki właśnie jest tytuł naszego filmu. Pomysł był zupełnie przypadkowy, jak większość rzeczy w życiu. Oczywiście nie jest to produkcja hollywoodzka, tak jak Paweł wspomniał. Nasz budżet w większości poszedł na McDonalda i kebaby. Natomiast wszystko to staraliśmy się w miarę możliwości zrekompensować własną kreatywnością, ciężką czasami jednak pracą. I mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić przy tym filmie. Czyli podsumowując, jest to film, który powstał z takiego prostego, dziecięcego marzenia o tym, żeby nakręcić własny fanfilm gwiezdnowojenny. I pomachać mieczem świetlnym. No. I przede wszystkim zasiąść za sterami Sokoła. To było chyba najlepsze uczucie na świecie, żeby przychodząc na plan zdjęciowy, który w tym czasie był naszą pracą właściwie, codziennie byliśmy w Sokole. Tak, tutaj potwierdzam, że takie pierwsze ujęcie, takie wykadrowane po tym, jak zbudowaliśmy tą scenografię, to był taki moment faktycznie niezapomniany. Film Księgowa Imperium jest o Księgowej Imperium. Czyli kobieta, która rozlicza plany Gwiazdy Śmierci. I tutaj pojawia się nowa możliwość dla rebeliantów, żeby w jakiś sposób dotrzeć na planetę, gdzie ona stacjonuje i przechwycić te plany. Równolegle startuje księżniczka Leia na pokładzie Tantiva 4, wioząc plany Gwiazdy Śmierci. I w tym samym czasie nasi bohaterowie rozpoczynają swoją akcję na własną rękę. I dość ważne jest to, żeby spróbować spojrzeć na ten film jako historię całkowicie równoległą. I wtedy na pewno odkryjecie wiele różnych ciekawych smaczków. Jeżeli tylko lubicie starą trylogię Gwiezdnych Wojen, to na pewno będziecie czuli się jak w domu, ponieważ staraliśmy się oddać ten klimat Gwiezdnych Wojen, oczywiście w miarę naszych możliwości, żeby nie było tylko poważnie, strasznie, ciemna strona mocy, ale również, żeby było dużo momentów do uśmiechu, dużo radości, żebyście przede wszystkim mieli naprawdę fun z oglądania tego, co zrobiliśmy, zwłaszcza w tych, nie da się ukryć, dość ciężkich i smutnych czasach. No tak, nie bierzcie tego filmu tak zupełnie na poważnie. To też nie jest rodzaj parodii. Oczywiście pojawia się humor, jest sporo humoru sytuacyjnego i żartujemy z niektórych rzeczy. Natomiast to, co się dzieje się zupełnie na serio. Rzeczą, z której najbardziej jesteśmy dumni z racji miejsca zamieszkania, jest to, że cały film udało się nakręcić w Bytomiu, gdzie mieliśmy zarówno wspaniałe plenery, i mieliśmy możliwość filmowania w nieistniejących już studiach Gavlok Pictures. Tak, i myślę, że też w jakiś tam sposób taką małą cegiełkę do promocji naszego miasta, które raczej ma złą sławę, dołożymy. Ludzie zobaczą, że w Bytomiu znajdują się naprawdę niesamowite miejsca. Czasami można się pomylić, czy nie jest to przypadkiem jakiś Arkansas, Arizona. Nie, to jednak Bytom. Tak. Jakie były pierwotne założenia towarzyszące powstawaniu Księgowej Imperium? Chcieliśmy sobie nagrać po prostu telefonami na 5 minut jakiś tam film, pomachać mieczami świetlnymi. No ale temat delikatnie się rozrósł na tyle, że nie było to 5 minut kręcone telefonem, tylko było to 2 tygodnie budowania scenografii praktycznie po kilkanaście godzin dziennie, a później miesiąc, oczywiście nie codziennie, natomiast miesiąc zdjęć. Ale działo się to wszystko, pozwolić, że dopowiem, zupełnie naturalnie, bo kiedy wystartowaliśmy z tym pomysłem, w trakcie pisania scenariusza okazało się, że chcemy powiedzieć więcej i więcej, wyszło nam 30 stron. Zaczęliśmy się w to coraz bardziej angażować i zagłębiać, poświęcać coraz więcej czasu. Zrobił się z tego 30-minutowy film, z którego jesteśmy bardzo dumni. My z małżonką już postanowiliśmy, że nasze dzieci co roku w Wigilię zamiast Kevina będą męczone właśnie Księgową Imperium. Także serdecznie Was zapraszamy do tego, żebyście 23 grudnia lub później, ponieważ film będzie od tego momentu na YouTubie, zobaczyli ten film. Przede wszystkim, tak jak wspominaliśmy, nie nastawiajcie się na prawdziwe Gwiezdne Wojny. Z niesamowitymi efektami specjalnymi. Tak, tak. No, nie będzie tam również niestety aktorów znanych z oryginalnych części. Natomiast nastawcie się na fajną zabawę, na to, żeby troszeczkę się uśmiechnąć, wyluzować, żeby te pół godziny spędzić po prostu fajnie. A w dodatku, o czym już pewnie wiecie,
będziecie mogli usłyszeć aksamitny głos pana Tomasza Knapika, który uświetnił tą produkcję swoją osobą. W momencie, w którym robiliśmy napisy do kwestii jednej z postaci i ktoś w ramach żartu powiedział: a może niech to czyta Tomasz Knapik? I czyta. Serdecznie mu za to przy okazji dziękujemy, naprawdę jest to dla nas głos dzieciństwa. Niech moc będzie z wami.